I czas. Wymiary i czas, tarot i jasnowidzenie. Czas w tarocie podlega możliwości jego transformacji, biorąc pod uwagę wielowymiarowość, której człowiek dotyka z perspektywy czasu, który jeszcze nie został doświadczony przez osobę pytającą. Wchodząc w pewne obszary tematyczne osób indywidualnych, którymi się zajmuję, nie zawsze czas, który jest przeze mnie określany, ma rację bytu i możliwość jego wypełnienia w tym przeze mnie podanym. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego? Dlatego, ponieważ nieświadomie wchodzę w skalę i obszar rzeczywistości nieskrystalizowanych. Czym są? Rzeczywistością fizyczną, umiejscowioną w innej przestrzeni czasowej, która nie została jeszcze doświadczona przez jednostkę, osobę. Skrystalizowana rzeczywistość to rzeczywistość, która opiera się o jej doświadczenie z położenia wypełnienia lub inaczej sprawdzania informacji, jakie zostały wcześniej przeze mnie uzyskane. Początek krystalizacji daje duży stopień prawdopodobieństwa, co w istocie jest, że również się wypełni i zostanie doświadczona przez osobę pytającą w pewnym odcinku przyszłości. Tarot to narzędzie, które na poziomie nieświadomym wdraża ową świadomość i zaszczepia zrozumienie i rozumienie wielorakości doświadczeń, które człowiek doświadcza tu na Ziemi. Pozwala przeniknąć pewne obszary do głębi, stając się również poradą psychologiczną, a nawet tabletką i lekarstwem na różne stany psychofizyczne. Bynajmniej traktując o sprawach zdrowia, o które czasem ludzie pytają, należy brać pod uwagę, że jednak lepsza byłaby wizyta u lekarza z krwi i kości, aniżeli w oparciu o to, co karty ukazały. Początek leczenia wszelkich stanów zdrowia rozpoczyna się w umyśle, który ukierunkowuje myśl, czyli energia. Wszelkie zakłócenia procesu normalnego fizycznego leczenia mogą zaburzać ten proces. Powiem wam, że takich podróży w czasie miałem wiele. I wiele również było momentów, których nie zliczę, na tematy, jakie dane osoby próbowały ominąć, mając świadomość niebezpieczeństw na drodze życia, w ich życiach, życiach osób pytających. Niestety, nie każdemu to się udawało. Jeśli było to coś, co miało zostać doświadczone, by wyciągnięta została z tego lekcja życia dla danej jednostki, osoby. Można minimalizować pewne doświadczenia wskutek wcześniejszych ostrzeżeń płynących ze strony tarota, a moich słów przekazu. Czas tu na Ziemi jest ograniczony wieloma czynnikami. Po drugiej stronie czasu nie ma. Mimo iż pewna płynność przeszłości i przyszłości dzieje się teraz. W jednym momencie gdzieś ktoś, kto dopiero przyszedł na świat, żegna się z nim i przechodzi na drugą stronę. Pojąć to naszą świadomością z tej perspektywy jest bardzo trudno i może wykraczać poza wszelką logiczną zrozumiałość i rozumienie
w jednym. Wykonywanie wglądów w losy świata nie przebiega u mnie na pstryknięcie palcami. Wymaga pewnego wewnętrznego przygotowania, dostrojenia z pytaniem, które odnosi się z założenia roku, czasu, czy innego pytania mającego uzyskać odpowiedź dla globalnej świadomości. Owe wewnętrzne dostrojenie to gotowość do wejścia w tak szerokie spektrum rozrzuconych energetycznie zdarzeń, które w istocie tworzą spójność nie do końca rozumianą. Obrazy często są płynne, dlatego spisuję je automatycznie, bo przekaz wówczas jest czysty i niezaburzony uwagą odbiorców. Łatwiej mi wówczas pracuje się, gdy nie wykonuję live'a. Jestem tylko ja i Ziemia oraz skrzynka z napisem na przykład 2022 rok. Potem wychodzą karty, które stają się bramą i zlewają w całość, otwierając dostęp do owych obrazów pojawiających się automatycznie w moim umyśle, a przekazywanych dalej w jednym momencie słowie pisanym, które następnie podczas nagrań przekazuję odczytując. Osobiście dla mnie to właśnie jest to zabezpieczenie uwagi ludzi, którzy mogą na kilometry wpływać na przebieg procesu przekazu. Obserwując pana Krzysztofa Jackowskiego, dostrzegam, że on właśnie może mieć takie problemy, gdy opowiada bez ładu i składu o różnych ważnych kwestiach i nagle jak urwany balonik wpada mu wizja, która nie ma wyrazu i jest w swym przekazie płytka na zasadzie wydaje mi się, że no tutaj święty nie jestem i nie uważam się za nieomylnego. Jednak ta forma przekazów kompletnie mi nie odpowiada i nie leży. Na koniec powrócę jeszcze do moich medytacji hipnoz. Cieszę się ogromnie, że wielu osobom, ludziom pomogły i pomagają nadal w odkrywaniu i poznawaniu samych siebie oraz przywracaniu równowagi wewnętrznej w ciszy i spokoju. Nawet jeśli ktoś nie doświadczy wejścia w odmienne stany świadomości i doświadczenia parapsychiczne, to doświadczy stanu głębokiego transu i relaksu. I tutaj dodam, że podczas moich nagrań objawiający się szybki oddech, przyspieszone bicie serca, szybkie ruchy gałek ocznych, gdy są zamknięte, to jest stan transu. To jest stan odmiennej świadomości. Stan tak zwanego progu, gdzie za chwilę momentalnie w umyśle mogą pojawiać się obrazy wyświetlane jak slajdy, jak flesze. To jest też stan połączenia swojego ja teraz, ze swoją duszą i energią, z ja tam. To jakby zmiana przesyłowości prądu dla odbiorcy o innym natężeniu, zwiększonym natężeniu. Tak więc cieszę się i raz jeszcze dziękuję za wiele maili, wiadomości, na które nie zawsze mogę odpowiedzieć, tak jakby sobie tego ludzie życzyli, tak jakbyście sobie tego życzyli. Ale staram się być na bieżąco i trzymać się tego, ponieważ każdy z nas
do pewnego stopnia jest ważny. I mam to na uwadze. Dziękuję za uwagę.